witajcie w Strefie Brzmienia. Bohaterami dzisiejszego odcinka jest zespół Transpesilum z Rzeszowa. Będzie bardzo transowo. Zapraszamy! Pomysł na budowanie bębnów jest wynikiem na pewno pasji, ale też na pewno ciekawości kreowania nowych brzmień, szukania brzmienia idealnego. Brzmienie idealne według mnie jest takie, które nie tylko jest dobre dla samego grającego, ale również sprawdzi się w studiu i na scenie. Każdy perkusista tak naprawdę szuka czegoś innego. Niektórzy szukają miękkiego, ciepłego brzmienia, niektórzy chcą mieć agresywnie brzmiącą perkusję. I to wszystko da się wykreować po prostu poprzez dobór odpowiednich składników bębna. Moja pierwsza perkusja powstała w dość nietypowy sposób, ponieważ zrobiłem ją w bardzo małej piwnicy. Wówczas mieszkałem w bloku, także ta piwnica miała 2 metry na 2 metry. A formatki, które kupiłem wtedy do budowy tej perkusji, to z tego co pamiętam miały 4 metry na pół metra. Także były olbrzymie. Z samej budowy bębnów nauczyłem się właściwie sam, ale nauczycieli stolarstwa miałem wielu. Oni również nauczyli mnie bardzo wielu postaw. Zrobiłem bęben ze starego bala, ze starego domu. To był dom, który stał tutaj w tym miejscu, gdzie obecnie się znajdujemy. Z tego bala powstały deski, a z jednej z tych desek stwierdziłem, że zrobię instrument, więc odpowiednio pociąłem tą deskę i skleiłem te klepeczki po prostu i później to obtoczyłem na kształt korpusu i tak powstał piękny werbel z historią. Do zespołu Transpesilum trafiłem z ogłoszenia. Chłopaki od jakiegoś czasu szukali perkusisty i tak trafiłem do tego zespołu. Początkowo próby polegały na dograniu się, no i gramy już od 7 lat. To nie jest tak, że pojawi się pomysł na założenie tej akurat grupy, bo tutaj każdy z członek zespołu ma dosyć bogatą przeszłość muzyczną, więc gdzieś żeśmy już po różnych zespołach się tam powiedzmy tuali, próbowaliśmy różnych dróg, a w pewnym momencie tak pojawiło się, że zaczęliśmy grać wspólnie, najpierw z Radkiem, potem pojawił się Tomek, potem dołączył do nas Konrad, no i po prostu powstał zespół. Nazwa Transpesilum, jak to powiedział Piotr Kaczkowski, jak puścił nas w Minimaxie kiedyś, że niektóre zespoły nazywają się jak nazwy tabletek, a konotacja jest zupełnie inna, nie? Bo tutaj wiadomo, najpierw jest słowo trans, które w pierwsze skojarzenie jako trans, jako pewien stan, ale również jest konotacja taka bardziej filozoficzna, jako odwołująca się do transcendencji, do przekraczania, do czegoś, co... do poszukiwania czegoś zupełnie innego. Bo tak też traktujemy muzykę i tak też traktujemy granie, jako wychodzenie z tej takiej rzeczywistości, powiedzmy, dnia codziennego, doświadczenia dnia codziennego i ucieczkę w czegoś w jakąś inną sferę. Nie? Doświadczenie czegoś innego, potem próba przekazania tego za pomocą muzyki ewentualnemu odbiorcy. A pesilum jako pewne zakrzywienie, jako wiesz, lekki jad w tej rzeczywistości, który kieruje ją gdzieś indziej, nie? Thank you.
tutaj to jest właśnie ten fusion, czyli pomieszanie różnych stylów, więc tu nie chodzi o jakieś tam określenie tego, tylko to wypływa po prostu z nas. To jest jakaś potrzeba grania akurat takiej muzyki, a nie innej. I to się też zmienia. Inspiracje czerpie się od kiedy się słucha muzyki, gdzieś tam podświadomie siedzi w nas to, co chcemy grać i to jakoś tak wypływa niezależnie. Więc to nie jest jakaś tam kwestia obrania drogi, tylko to po prostu jest odgrywane, to siedzi. Muzyka jest jedną z form sztuki, którą akurat my uprawiamy, bo tak się złożyło, że każdy gdzieś na czymś gra. I czyli pewne poszukiwanie, bo to, czy to będą sztuki wizualne, czy poezja, czy rzeźba, czy cokolwiek innego. Jeżeli wykluczymy, że to nie jest sztuka użytkowa, wiadomo, że wtedy artysta poszukuje czegoś innego. Doświadcza jakiejś rzeczywistości poza, prawda, głębszej. No, nie chcę, żeby to brzmiało jakoś górnolotnie, ale innej niż takie zwykłe, potoczne, codzienne poznanie. Mieliśmy schematy tych wszystkich numerów i byliśmy bardzo ograni, co też zbliżyło nas muzycznie bardzo, bo jednak dwa instrumenty, które grają ze sobą samodzielnie, muszą się uzupełniać i też to jest na zasadzie dialogu, więc to nas tak bardziej ukierunkowało, bym powiedział. Później w momencie, kiedy Tomek przyszedł, to się wszystko w ogóle rozwiązało, bo bardzo szybko, no bo wszedł po prostu na stówę, no nie? Pierwsza płyta nosi tytuł Siostry Słońca i Chłodu. Powstawała, no i był... Najpierw to było granie, powiedzmy jakieś 2 lata improwizacji, z których formowały się, powiedzmy, w miarę kształtne numery. I później pojawił się pomysł, potrzeba, no, żeby to jakoś zarejestrować, nie? Żeby coś, powiedzmy, z tego zostało. Więc jako, że interesujemy się troszeczkę nagrywaniem, rejestracją dźwięku, mieliśmy tą swobodę, że mogliśmy to sobie zrobić sami, bez jakichś, powiedzmy, może większych kosztów, ale też bez presji czasu i z jakąś tą swobodą twórczą. No i tak powstała, no troszeczkę jako chęć i potrzeba zarejestrowania tego, co się wydarzyło w przeciągu tam 2 lat, powiedzmy. Nie? Sami realizowaliśmy tą płytę i nagrywaliśmy ją wszyscy naraz na setkę. Co stwarzało trudności tego rodzaju, że musieliśmy idealnie być zgrani z utworami i nie wchodziła w grę żadna pomyłka. Nikogo po prostu. Później dogrywany był do tego materiału, do gitary, basu i perkusji dogrywany był wokal osobno. I wibrafon. Jest to wzbogacenie na pewno. Każdy z tych muzyków ma swoją indywidualność, więc jest to bardzo ciekawa sprawa. Są to jakieś swoje style, które są łączone, więc jest to ciekawe i inspirujące przede wszystkim. Muzyka Transpesilum pozwala na używanie przeze mnie, prawda, bo będę mówił głównie o sobie, pewnego rodzaju grania, prawda? Nie są to jakieś tam solówki oklepane, klasyka i tak dalej, prawda, co tam można też grać oczywiście. No jest to też rodzaj pewnej muzyki, której nie gram na co dzień, prawda. To mi daje wielką satysfakcję i ciekawość. Nowa płyta powstaje w nowych warunkach. Podczas nowej płyty, jak już materiał, powiedzmy, był w miarę zgrany, dołączył do nas Konrad. Dograł swoje partie, fajnie się to wtopiło wszystko. I w porównaniu do poprzedniej na pewno będzie poruszała podobne tematy. Na pewno ogólny nastrój i specyfika budowania tych otworów też będzie bardzo podobna, ale klimat może będzie troszeczkę jaśniejszy niż poprzednia. No, zobaczymy. Druga płyta, wydaje mi się, ma większe spektrum, przedstawia większy zakres naszych możliwości. Także wydaje mi się, że jest ciekawsza. Nie jest spójna, aczkolwiek wydaje mi się, że powoli wypracowujemy jakiś swój styl i to pewnie też jest wyczuwalne, więc to pewnie będzie też decydujące. Podchodzą coraz bliżej. Podchodzą coraz bardziej.
zbliżamy się do stanów znaczeń niewidzialnych. Nie kalkulujemy. Tutaj nie ma targetu ustawionego, że chcemy akurat zaistnieć w takiej, a nie innej sferze. Po prostu to jest potrzeba grania i się realizujemy i to jest tyle. Mogę sobie tutaj pozwolić na przykład na zagranie tam na jednym dźwięku różnych zabaw po prostu z tym dźwiękiem. Rozszerzania go, zwężania, sprzężeń. Pisząc tekst staram się, żeby w minimalnej ilości słów zawrzeć jak najwięcej sensu, żeby słowa się nie powtarzały w kółko, jak to jest, powiedzmy, w takich schematycznych piosenkach rockowych, tylko żeby trzy wyrazy albo cztery, bądź jakiś wers miał w sobie bardzo duży ładunek sensu, nie? Albo czegoś takiego, co skłoni odbiorcę do... nakieruje go na pewną rzecz, o której ja chciałem, powiedzmy, powiedzieć, bo to kwestia, wiesz, przekazania tego, co w tym tekście jest zawarte, bądź co skłoniło mnie do napisania takich, a nie innych słów, jest dosyć trudne ze względu tam na kwestie intersubiektywności, takich innych rzeczy, ale powiedzmy, staram się, aby odbiorca słuchający muzyki i odbierając ten tekst, mniej więcej chociaż znalazł się w tym stanie, o którym chcemy tutaj powiedzieć. Staram się nie myśleć generalnie za dużo tonacją, bo utwory są też tak komponowane, że no nie zawsze pełne myślenie tonacją, dźwiękami, prawda, tutaj spasuje po prostu. Czasami trzeba się troszeczkę wypuścić, gdzieś tam rozszerzyć jakieś dźwięki, troszkę je tam właśnie połamać, gdzieś tam coś przymęczyć, przykwasić. Grać i poszerzać grono odbiorców. Nie wiem do końca, czy muzyka Transpesylum to jest poszukiwanie. Myślę, że już jest tam znaleziony pewien temat. My spróbujemy go jakoś tam jeszcze poszerzyć, jak świadomość ludzką. Cel nie jest wyznaczony, więc ta droga podczas jej przybywania cały czas też się buduje, więc tutaj to jest też ciekawe w tym wszystkim, dla nas przynajmniej. Nie? Jeden daje sen. Drugi daje pamięć, braki niewskazane generują zły stan tkanek.
straszy. 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 Niezapominaniem zdarzeń. To jest pierwsza płyta zespołu Transpecilum, druga już w drodze wkrótce. Ja Was serdecznie zapraszam na nasz kanał społecznościowy na Facebooku i na portal TVP3 Rzeszów, gdzie możecie zobaczyć nasze wcześniejsze odcinki. Do zobaczenia w Strefie Brzmienia.